Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji pokażę Wam kolejną zabawkę z serii Transformers Prime Robots in Disguise. A będzie to Voyager Optimus Prime. Jeśli mam być zupełnie szczery, ta figurka wydana w roku 2012 przez Hasbro jest przyzwoicie wykonana. Nie jest genialna, nie jest to moja ulubiona zabawka z całej tej serii, ale nie odmówię jej, jest dobrze wykonana. Choć ponownie ogólna koncepcja i projekt Prime Prima nie jest przesadnie bliska memu sercu. Jest to taka kombinacja wersji kinowej, wersji z generacji pierwszej, jasne, uznaję to, ale jest dużo innych designów dla Optimusa Prima, które wielbię o wiele bardziej. Niemniej, ten ma swoje zalety i zobaczmy te zalety. Najpierw bardzo pokrótce opowiem Wam o tyle tego pojazdu, tego ciągnika siodłowego. Jest! Jest niebieski, ale tak to ogólnie jest i zbyt wiele ciekawych rzeczy tutaj się nie dzieje, chyba że ktoś lubi fragmenty wyciągniętej na wierzch transformacji. Co nie wygląda może przesadnie dobrze, ale i tak jest tutaj o niebo lepiej niż w przypadku Weaponizer Prima, bo to przynajmniej mamy problem z określeniem, na co patrzymy. A Weaponizer, no cóż, tego problemu nie mamy, tam dokładniej widzimy ręce robota, klatkę piersiową robota, wiele rzeczy, których ogólnie byśmy nie chcieli widzieć, także tutaj przynajmniej nie wiemy, na co patrzymy i to trochę ratuje sytuację. Przód trybu pojazdu jest już o wiele ciekawszy i nie chodzi tylko o to, że jest całkiem kolorowy, mamy tutaj przynajmniej 4-5 kolorów. Mamy też tutaj całą masę detali, które naprawdę mi się podobają. Na przykład całą masę malutkich nitów po bokach, bardzo ładne pomalowane detale buforowanej stali pod drzwiami, jak również pomalowane baki. Mamy też ładnie zrobione rury wydechowe, choć są trochę giętkie, także pilnujcie się z nimi. Mamy też pomalowane lusterka boczne, co jest naprawdę rzadkością w obecnych czasach w Transformers. I mamy ten piękny, naprawdę piękny grill z przodu. Spójrzcie na te detale między szczelinami wlotów powietrza. Cudo. No i mamy też małe logo Autobotów i pomalowane na żółto przednie światła. A gdy spojrzymy trochę do góry, lekko z tyłu, znajdziemy okna zrobione z przezroczystego, niebiesko-zielonego plastiku, które teraz wyglądają trochę dziwnie, bo mają takie bardzo robocie detale, ale będą miały większe znaczenie w trybie robota. Jak również cała ta część, która niestety jest szara, co gdy patrzymy z boku trochę rozbija spójność kolorystyczną. Gdyby to było czerwone, tak tryb pojazdu jak i tryb robota by na tym zyskały, ale z jakiegoś powodu budżet poszedł w inne miejsce, także musimy z tym żyć. Ja być może potraktuję to kiedyś jakimś markerem modelarskim, żeby to poprawić. Ale na razie to jest mój największy zgrzyt, jeśli chodzi o przód pojazdu, także naprawdę nie jest źle. I jak pewnie już zdążyliście zauważyć, z tyłu zabawki mamy 3 5-milimetrowe otwory, dzięki którym możemy tu trzymać broń Prima, ale też możemy tu podczepić przyczepę, jeśli mamy taką, która ma odpowiednie rozmiary i odpowiednie wpięcie. A skoro już mówimy o broni, miejmy to już za sobą. Zacznijmy od tej bardziej, powiedzmy, sensownej broni, od miecza, który, jak widzicie, jest zwykłą, szarą bryłą plastiku bez żadnych fajerwerków. Dobra, mamy tu ładne detale, które przypominają trochę stary Saber z serialu, ale tak poza tym zwykły miecz. Ten otwór jest tylko ozdobą i nic nie robi. Tak samo ten. Ta wypustka, kompatybilna z otworami 5-milimetrowymi, to kompatybilne tylko z naszym wzrokiem. Próbowałem tutaj wczepić kilka różnych broni z różnych epok o wpięciu 5-milimetrowym i nic mi z tego nie wyszło. Także ozdoba, ozdoba, uchwyt, uchwyt, szary plastik. Za to dla drugiej broni nie będzie żadnej litości, bo nie mogę się w żaden sposób przekonać do tego dwukolorowego kawałku plastiku. Oto broń klasy Powerizer, można powiedzieć następca broni MechTech, który miał być głównym punktem sprzedającym zabawki Voyager dla Transformers Prime Robots in Disguise. Czy to się udało? Moim zdaniem nie. Okej, przyznaję. Sam pomysł z przezroczystym plastikiem
Wydaje się niezły, bo to zawsze dodaje trochę pozytywnej egzotyki do zestawu, przynajmniej dla mnie. Ale samo wykonanie to już trochę woła o pomstę do nieba, bo ta zabawka, właściwie ta część, ma te same problemy co poprzednia generacja broni MechTech. Nie chce się zatrzymać w trybie rozłożonym. Owszem, w przypadku Voyagerów udało się to robić, w przypadku Deluxów nie. Ale dlaczego tego nie zrobiono tutaj? Mieli wiedzę, mieli możliwości, ale nie. Jest to o tyle beznadziejny przypadek, że jak widzicie, ten przezroczysty plastik miał być podświetlany tą czerwoną diodą. Czemu czerwona? Nie wiem, nigdy nie pojmowałem polityki diodowej Hasbro. Broń jest zasilana dwoma bateriami LL44 schowanymi tutaj, za tą klapką, za tą śrubką. Czy szybko się wykańczają? Nie wiem. Tak rzadko używam tej funkcji, której zresztą nie da się długo eksponować bez zmęczenia ręki, że po prostu nie wiem, jak długo wytrzymają i szczerze mówiąc nie bardzo mnie to interesuje, bo ta broń zwykle jest trzymana w szufladzie, tam gdzie jej miejsce. I tak jak w przypadku Bulkheada, obie bronie łączą się w jedną. Czy to w jakiś sposób poprawia tą większą? Ani trochę, także w gruncie rzeczy jest to zabieg bez sensu. I tak jak mówiłem wcześniej, obie te bronie można przechowywać w trybie pojazdu tutaj z tyłu, ale czy wygląda to ładnie i czy to ma jakikolwiek sens? Chyba raczej nie. A ponieważ te trzy otwory z tyłu pojazdu to jedyne porty, jakie mamy w tym trybie do dyspozycji, czeka nas bardzo ekscytujący, trzyczęściowy tryb Rambo, jeśli ktoś lubi atakować na wstecznym. A skoro mówimy już o portach na broń, powiedzmy też o tych dwóch ukrytych pod dachem. Żeby się do nich dostać, trzeba rozczepić boczne ścianki pojazdu i podnieść dach i obrócić go do tyłu, ale mimo wszystko dostęp do nich jest. Tylko problem z nimi jest taki, że odległość między tymi portami jest mniejsza niż między portami z tyłu pojazdu. To oznacza, że jeśli chcemy wykorzystać dwie bronie naraz, muszą one być odpowiednio węższe, bo inaczej po prostu będą się wzajemnie wypychały i żadna z nich nie wejdzie w port jak należy. I nadszedł czas na porównania i najpierw porównamy naszego Prima z innymi Primami o podobnym trybie z poprzednich lat. Także najpierw generacja druga, Laser Optimus Prime i Movie Allspark Power, First Strike Optimus Prime. Dorzućmy jeszcze Primowe First Edition Deluxe Bumblebee i Lead Deluxe Vehicon. I na koniec Voyager kontra Weaponizer. I choć przyznam, że przód podoba mi się bardziej w Weaponizerze, to tyle w przypadku tyłu. Nie ma co gadać, bo wiadomo, kto jest zwycięzcą. A teraz czas na transformację, którą zaczniemy od wypięcia z boków tych paneli, które w sumie trzymają się na tylko i wyłącznie jednym zaczepie, także ich demontaż nie jest specjalnie trudny. Na razie niech zostaną w takiej pozycji. Teraz łapiemy za tył pojazdu i lekko odciągamy go w dół. To nam ułatwi dostęp do tych paneli, których jeszcze nie wpinamy na miejsce, bo teraz możemy rozczepić nogi i wyciągnąć ze środka stopy, które wychodzą na podwójnym stawie. Jeden zwykły obrotowy i jeden kulkowy. To samo robimy z tej strony. I to wczepiamy na miejsce. Właśnie, to jest podwójny zawias i chodzi o to, żeby był całkowicie na płask, tak żeby ten zaczep mógł wejść w ten otwór. Właśnie tak. Powiedzmy, że jakoś się trzyma. I mamy już nogi, na które lepiej nie patrzeć od środka. I teraz przechodzimy do tego miejsca, gdzie wyczepiamy cały dach. Przynajmniej próbujemy. Właśnie w ten sposób. To są ramienniki, a ramiona są tutaj. A śródramię jest tutaj. Także zaraz zobaczymy całkiem ciekawy szachermacher. Ale najpierw musimy lekko wyciągnąć do góry ten fragment przedramiona i rozczepić na bok cały ten fragment. O tak. I w tym momencie powinniśmy teraz odciągnąć grill do tyłu, właściwie w dół,
by odsłonić głowę. Taką oto głowę. I teraz, to wygląda jak mały bajzel, co? Ale teoretycznie da się go jakoś wykończyć do ramion. Tu jest staw kulkowy, a tu jest zwykły staw obrotowy, więc teraz musimy wychylić ramię w ten sposób. Najpierw zrobić to, jak to się mówi, symultanicznie. O tak. I teraz ta część jest na zawiasie, który sprawi, że to zaraz wyląduje tutaj i stanie się klatką piersiową. Także to możemy już lekko odchylić w górę. I póki tu jesteśmy, możemy całą tą konstrukcję obrócić. W sumie możemy sobie ułatwić zadanie, ściągając to w dół. Właśnie tak, jeszcze nie do końca, ale już mamy o wiele łatwiej. Także teraz obracamy to w górę, obracamy to tutaj i już mamy jedno ramię. Od razu możemy odciągnąć na pozycję ten mały fragment, obrócić odpowiednio ramię, ściągnąć w dół rękę i jedno ramię jest prawie gotowe. Teraz zmieniamy to w harmonikę, spinamy ze sobą i akcję powtarzamy z tej strony. Ściągamy to, spinamy, obracamy ramię, ściągamy w dół rękę, ramiona są już gotowe. W sumie możemy też rozciągnąć szyby i teraz pozostaje nam tylko użyć ten naprawdę pomysłowy i podobający mi się zawias, który jak widzicie ściąga wszystko do środka. Wszystko ładnie klika na miejsce, jest na pozycji, chyba jeszcze nie do końca, czy już jest? Nie, jeszcze może wejść. O, właśnie tak. I teraz pozostaje nam już tylko obrócić te panele i przesunąć je na pozycję. Właśnie tak. Nic ich tutaj nie trzyma, ale stawy kulkowe są na tyle mocne, że zostają na miejscu i nigdzie nie idą. I w ten sposób, po prawie 4 minutach, Voyager Optimus Prime w trybie robota jest gotowy. Patrzę sobie na tryb robota i jestem zadowolony, mogąc powiedzieć, że nawet po transformacji ta figurka nadal robi na mnie dobre wrażenie. Jasne, na tle serialu paru kolorów brakuje, niektóre proporcje są trochę inne, ale biorąc pod uwagę fakt, jak ta zabawka się transformuje, myślę, że rezultat i tak jest naprawdę niezły. I pozwólcie, że od razu poruszę kwestię plecaczka, bo niektórym może przyjść na myśl: tak, plecaczek zajmuje trochę miejsca, gdy patrzymy od tyłu, ale patrząc z boku już jest naprawdę dobrze. Jest cienki, zawiera rury wydechowe, które są ważne dla tego designu. I ogólnie, gdy patrzymy od przodu, wcale nie przeszkadza tak bardzo, jakby się mogło wydawać. Tryb robota ma też całkiem fajnie zrobione detale i zacznijmy od głowy, która jest bardzo poprawnie wykonana. Tak, to zdecydowanie Optimus Prime z serii Prime z maską bojową włączoną. Do tego ma całkiem dobrze zrobione podświetlanie, które jak widzicie daje naprawdę fajny rezultat, zwłaszcza gdy wyłączymy światło. Dalej, patrząc, klatka piersiowa, jak mówiłem, te przezroczyste szyby tutaj mają o wiele większą rolę i teraz wyglądają jak powinny, czyli fragmenty mechanizmów, obwodów, coś w tym stylu. Gdybyśmy na to rzucili jakieś światło, może by to wyglądało jeszcze lepiej, choć przyznam też, klatka piersiowa zawiera właśnie najmniej koloru, który powinien tam być, także to całe obramowanie korpusu powinno być czerwone, tak jak w serialu, nie jest, jest szare. Co nie wszystkim się podoba, ale wydaje mi się, że jest to problem, który można jakoś przemilczeć, biorąc pod uwagę fakt liczne detale, które tutaj możemy znaleźć. Jeśli chodzi o ramiona, tak, od góry są w porządku, od dołu, tak, przezroczyste niebieskie przedramiona. Opowiem o tym trochę bardziej za chwilę, a na razie tylko powiem, że ręce są całkiem fajnie zrobione, są chwytne, mogą trzymać bronię 5 mm, a i też podoba mi się to, że palce są tak częściowo zwinięte, także widzimy je wszystkie dokładnie, to jest fajne. Dalej mamy nogi, które przyznam szczerze, po prostu są. Mamy tu podstawowe detale charakterystyczne dla Prima, ale wiele więcej o nich nie mogę powiedzieć, chyba że chce mi się poruszyć kwestię tych szpar, które widzimy po wewnętrznej stronie. Tak, są szpary, bo stopy gdzieś musiały być w trybie pojazdu, ale ponownie jestem w stanie to przeżyć, bo wolę mieć szpary, które są widoczne od wewnątrz, niż szpary, które są widoczne od tyłu. Jak to miało miejsce w przypadku Weaponizera, gdzie to wyglądało koszmarnie. Tutaj przez większość czasu tego zwyczajnie nie będziemy widzieli. To teraz porozmawiajmy chwilę o pozowalności naszego Voyager. O, przepraszam.
Powerizera. Jak na razie znalazłem w tej figurce 19 punktów artykulacji, z czego 7 z nich to stawy kulkowe, które są umieszczone w głowie, w ramionach, w biodrach i w stopach. Reszta to zwykłe stawy obrotowe, które w połączeniu z tymi pierwszymi dają Prime'owi naprawdę niezły zakres ruchu jak na figurkę tych rozmiarów, dzięki czemu różne pozy bojowe, nawet uklęknięcie, są możliwe. Tylko nie liczcie na cuda takie jak pełen szpagat. Ale i tak, jeśli damy naszemu Prime'owi akcesoria, niezależnie od tego jakie to są, no poza jego własną bronią, choć z mieczem da się jeszcze pracować, możemy uzyskać całkiem niezły efekt. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Bulkheada w Prime'ie nie da się od tyłu podświetlić klatki piersiowej, także jej przezroczysty plastik ma tylko i wyłącznie funkcje estetyczne i to, co teoretycznie ma nam się udać podświetlić za pomocą broni Powerizer, to przedramiona. Ale w praktyce nie wygląda to specjalnie ciekawie. Ponownie, kto wpadł na pomysł, aby niebieski plastik oświetlać czerwoną diodą? Kompletnie bez sensu. I tak samo jak w przypadku Bulkheada, inny kolor, na przykład niebieski kolor światła, sprawdza się tutaj o wiele, wiele lepiej. O ile mogę kwestionować użyteczność portów na broń, które mogliśmy w trybie pojazdu znaleźć pod dachem, to cieszy mnie, że część, w której były ulokowane, zawiera też drugą parę, z której może korzystać tryb robota. I teraz, używając odpowiedniej broni, możemy dzięki tym portom stworzyć wrażenie, że Prime strzela z wyrzutni rakiet, bazuki, czegokolwiek, co będzie pasowało obok jego głowy. A ponieważ oprócz tych dwóch portów tryb robota daje nam do dyspozycji jeszcze 4 kolejne, możemy z Prime'em uzyskać całkiem fajny tryb Rambo. Tylko jeśli dajemy mu coś do rąk, to lepiej podwiesić to od spodu, bo inaczej umieszczona tam broń może trochę wchodzić w paradę broni podczepionej do przedramion. I znowu nadszedł czas na porównania, a więc zaczniemy od dwóch Prime Lead Voyagerów. Bulkhead i Skyquake. I jeszcze dwie inkarnacje Bumblebee'ego. Powszechna puszka picia i potężne 2 złote. I na sam samiuteńki koniec Weaponizer Optimus Prime. Podsumowując, uważam, że Powerizer Optimus Prime to całkiem poczciwy Transformer z poprawnie wykonanym trybem pojazdu, innowacyjną transformacją i sensownie zaprojektowanym trybem robota. Gdybym miał się czegoś czepiać, to są to wszystkie aspekty związane z bronią Powerizer, którą uważam jako funkcję specjalną za beznadziejną i za coś, co mogłoby być spokojnie wymienione na coś prostszego, a jednocześnie znacznie lepszego. Mimo wszystko, pomijając ten jeden zgrzyt, uważam, że ta zabawka jest naprawdę sensownie zrobiona, także jeśli ktoś szuka jakiejś interpretacji Optimusa Prime'a z serii Prime na swoją półkę, ta wersja nada się do tego jak najbardziej. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu, trzymajcie się!